Dobrze, wiemy już, jak wyglądają aplikacje w tym telefonie, to teraz sobie może zobaczmy sam system. Zaraz sobie przejdziemy do ustawień. Tak wygląda nakładka tutaj na tego Androida. Tak jak mówiłem Wam, jest ona nieco zmodyfikowana w porównaniu do podstawowej wersji systemu. Co tu znajdziemy? Ustawienia sieci komórkowej, tutaj oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, tutaj nic nowego nie znajdziemy. Wyświetlacz, tutaj zobaczmy, co w wyświetlaczu. Dopasowanie jasności, oczywiście automatyczne, ekonomiczne podświetlenie, tryb możemy sobie włączyć, mamy tutaj czcionki, obracanie, efekt LCD, dioda LED tutaj powiadomień, tutaj możemy sobie włączać tą diodę przypomnienia, bo połączenia, powiadomienia, także tutaj jak najbardziej możemy to sobie wszystko poustawiać. Dostęp do wyświetlacza bezprzewodowego, tak naprawdę tutaj więcej ciekawostek nie znajdziemy. Dźwięki, wibracje, to nie będziemy wchodzić, nie przeszkadza, tryby, powiadomienia, centrum serwisowe, aplikacje. Więcej ustawień, co tu możemy znaleźć? Mamy tutaj ustawienia systemowe, oczywiście data, czas, języki, to możemy sobie pominąć. Mamy tutaj to, co chcę pokazać, inteligentne gesty. Tu mamy kilka gestów do wyboru, możemy sobie ustawiać inteligentne odbieranie poprzez przyłożenie telefonu do ucha. Wstrzymanie alarmu poprzez odłożenie telefonu, jakieś gesty szybkich akcji, przypomnienia, inteligentnych wibracji, inteligentna jasność ekranu. Tutaj też możemy sobie ustawić wybudzanie dwukrotnym kliknięciem, także jest tutaj parę tych możliwości. Co tutaj jeszcze ciekawego jest? Pasek boczny, tutaj, który możemy sobie ustawić. Możemy sobie tutaj wybrać aplikację. Także tu taka dodatkowa jak gdyby funkcjonalność. I przycisk specjalny, który nas pewnie tutaj wyświetlał. Ja w tym momencie go tutaj ukryłem. Już w momencie, zaraz Wam pokażę. Taki przycisk tu z boku. Znów nam się ukrył. Po rozwinięciu mamy szybki dostęp do wybranych funkcji. Pasek możemy sobie przestawić to kółeczko w dowolne miejsce, tak żeby nam było wygodniej do obsługi. Także fajny bajer, myślę, że czasem się może nam przydać. Jeżeli dużo trzymamy, nam się tu ukryła z zasobników w traju, także tutaj będzie schowany. Mamy też jeszcze tutaj aktywne okno etui. Jeżeli byśmy korzystali z etui takiego zamykanego, to tutaj oczywiście taką funkcję możemy sobie włączyć. Mamy też wzory w rękawiczkach zimowych, także dodatkowe takie możliwości tutaj są. Poza tym, czy coś mamy tu ciekawego, funkcję przycisku, to co Wam wspominałem, możemy sobie tutaj zamienić ten przycisk wstecz z ostatnimi zadaniami albo po prawej, albo po lewej stronie, także tutaj to wszystko możemy sobie wybrać. Zarządzanie baterią, oszczędzanie energii, optymalizacja baterii, także tutaj jest wyświetlanie 100% na ekranie stanu ładowania baterii. Także takie wszystkie tutaj opcje znajdziecie w tych ustawieniach dodatkowych. Czy coś tu jeszcze więcej? Aktualizacje systemowe. Oczywiście tutaj możemy sobie sprawdzić, czy wyszła jakaś nowa wersja systemu. W tym momencie jest tutaj najnowsza wersja V6051. Także tutaj mamy aktualny system w tym momencie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze funkcję upiększania twarzy. Są to tutaj specjalne opcje. Działają tutaj zarówno na aplikacji Facebook, jak i na aplikacji Duo. Także tutaj możecie z takiej funkcji też sobie skorzystać, jeżeli byście tylko chcieli, mieli takie życzenie. Dodatkowo mam tutaj jeszcze opcję funkcje i tutaj możemy sobie spostrzec, na przykład selfie, co możemy sobie zrobić, informacje, 16 megapikseli aparat, przednik z delikatnym światłem LED, możemy wykonywać jasne, czytelne zdjęcia i teraz tutaj instrukcja, jak to wszystko włączyć, ustawić, także takie dodatkowe funkcje, tak samo jeżeli chodzi o upiększanie filmów, odciski palców, podział ekranu, klonowanie danych, także tu to wszystko będziecie mogli sobie też sprawdzić, poustawić. Dobra, to tak, wiemy już mniej więcej, jak to wygląda. Zobaczcie teraz sobie może, jak działają aplikacje. Zobaczymy sobie, otworzymy sobie jakąś aplikację, na przykład mapy. Jak widzicie, wszystko szybko się wczytuje, szybko działa. Telefon bardzo płynnie działa, szybko. Tutaj nie ma jakichś przycięć, widzicie, mapa jest w dość dużej tutaj rozdzielczości, przybliżeniu, teraz wszystko tu błyskawicznie się wczytuje, wskakuje. Także tutaj na pewno bardzo szybko działa. Kolejna aplikacja, na przykład aparat włączamy, to za chwileczkę Wam pokażę jeszcze, jak to wszystko wygląda. Działa fajnie, szybko, płynnie. Jak to wypada w benchmarkach? Zobaczcie sobie na przykład Antutu. Już Wam pokażę, jak 50 170 punktów Antutu. No i tutaj powiem Wam, że spodziewałem się po tym telefonie nieco więcej, ponieważ no, telefon za 1000,
300 zł, prawie 1400 zł, no myślałem, że będzie nieco bardziej wydajny, powiem szczerze. Testowany niedawno telefon TP-Linka Nefos X1, który kosztuje w granicach 800 zł, tutaj miał wydajność na poziomie 45 tysięcy, czyli praktycznie był nieznacznie słabszy. Na cena, no nie ma co ukrywać, dużo, dużo niższa. Także tutaj troszkę, powiem szczerze, jestem rozczarowany tymi wynikami, aczkolwiek no, nie ma też powodów do narzekań, ponieważ telefon, jak widzicie, działa bardzo szybko, sprawnie. Tutaj też możecie zobaczyć sobie wyniki na przykład z GFX Bench. Zobaczymy, czy będą, czy się nam załadują, czy zrobiłem takie testy. Wszystkie te wyniki oczywiście zobaczycie sobie też na naszej stronie. No, nie będziemy teraz czasu marnować. Na naszej stronie www.smartpazotestow.pl, tam też wszystkie wyniki benchmarków, które tu możecie zobaczyć, czyli wyniki z kwadranta, z 3D Marka. 3D Marka można Wam pokażę, czyli tylko żebyście zobaczyli, jak tutaj rzeczywiście wychodzi ta wydajność. Także telefon działa szybko, sprawnie, aczkolwiek, tak jak mówię, patrząc na cenę telefonu, można było liczyć, spodziewać się, że będzie nieco lepiej. Mamy tu wyniki. W iStorm 11 tysięcy punktów, tutaj 10 tysięcy, 6900. Także wyniki niezłe, aczkolwiek powiem szczerze, że tak jak mówiłem, spodziewałem się nieco więcej po tym telefonie. Ok, to by było tutaj tyle, jeżeli chodzi o przeglądarkę. Tutaj wszystko działa sprawnie, szybko. Spróbujmy sobie jeszcze jakąś stronę, żebyście mogli zobaczyć. Strona otwiera się szybko, dobrze się renderuje. Jak widzicie, płynnie to wszystko działa, nie ma tu problemów. Jeżeli chodzi o skalowanie, wszystko jak najbardziej ok. Także do przeglądania internetu myślę, że też nie będzie żadnego problemu. Co mogę tutaj jeszcze pokazać? Spróbujmy sobie może coś w takim razie otworzyć. Zobaczycie, jak ten telefon odtwarza filmy. Weźmy sobie jakieś może demo. Może w jakiejś lepszej rozdzielczości. Spróbujemy sobie na przykład 4K demo jakieś tutaj poszukać. A widzę, że coś nam tutaj nie szuka. Dobrze, to teraz może tak, przejdźmy może do aplikacji aparatu, ponieważ dość ciekawa funkcja. Co tutaj nam oferuje ta aplikacja aparatu? Mamy tutaj dość dużo funkcji ustawień, aparat naprawdę jest niezły. Mamy tutaj, jak widzicie, funkcję noc, możemy sobie specjalne tryby wybierać, profesjonalny, upływ czasu, zwolnione tempo, automatyczna scena. Mamy rozpoznawanie tutaj tekstu, to też fajna sprawa. Mamy tutaj skaner kodów QR, mamy tutaj opcję do przygotowania prezentacji, do GIF-ów, do memo, do skaner karty. Mamy też tłumacza, no niestety nie tłumaczę na język polski. Tutaj się troszkę tą aplikacją bawiłem ostatnio. Niestety nie ma tu możliwości wybrać języka polskiego. Możemy z języka powiedzmy angielskiego tłumaczyć na kilkanaście języków, niestety, tak jak mówiłem, nie znalazł się tutaj język polski. Z ustawień, jeszcze raz weźmy do aparatu. Oprócz tych ustawień, które wspominałem, mamy tutaj jeszcze dodatkowe tryby. Tryby panoramy, mamy tutaj zdjęcia, piękno twarzy, mamy tutaj oczywiście nagrywanie wideo. Poza tym tutaj w ustawieniach możemy sobie też regulować ekspozycję, migotanie, balansę bieli, jakość filmu, także naprawdę tych ustawień jest bardzo dużo. Tu na przykład w trybie profesjonalnym, jeżeli sobie włączycie, możemy tutaj naprawdę wszystko sobie regulować, od ISO począwszy, poprzez tutaj właśnie kolejne funkcje, tak jak widzicie, dużo ustawień, naprawdę jeżeli interesujecie się fotografią, lubicie robić zdjęcia, to myślę, że ten telefon będzie oferował Wam dużo funkcji, którym naprawdę będzie można zrobić fajne fotki. Jakość tych zdjęć
Tak mówiłem, całkiem niezła, aczkolwiek no też po telefonie za 1400 zł można się było spodziewać nieco więcej. Także nieźle, mogło być trochę lepiej. Ok, wiemy już mniej więcej większość o tym telefonie, może spróbujmy sobie jeszcze jakąś grę uruchomić na koniec, zobaczymy jak on sobie tutaj radzi z takimi aplikacjami właśnie jak Asphalt 8. Gra się nam tutaj ładuje, za chwileczkę Wam pokażę jak tutaj wygląda rozgrywka. Zakończenie pokażę Wam jeszcze jak działa odtwarzanie filmów na przykład z YouTube'a. Weźmy sobie tutaj jakieś demo, powiedzmy w HD i zobaczycie jak ten telefon radzi sobie z odtwarzaniem, jak gra, jak wygląda tutaj kwestia dźwięku. Spróbujemy sobie troszkę podgłośnić. Przesuńmy nieco dalej. Jak widzicie, jakość odtwarzania naprawdę niezła. Odtwarzanie kolorów, płynność, głębia tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Zobaczmy sobie, jak mamy tutaj kwestię rozdzielczości. Mamy jakość maksymalnie 1080p, czyli całkiem nieźle. Naprawdę w tej rozdzielczości możemy już fajnie sobie pooglądać filmy, telewizję. To akurat przesuniemy trochę dalej i maksymalna głośność sobie sprawdźmy jeszcze. No naprawdę bardzo ładnie tutaj to odtwarzanie wygląda, obraz jest bardzo dobrej jakości, naprawdę fajnie się to ogląda filmy, także tutaj jak najbardziej do tego mogę Wam ten telefon polecić. Dobrze. Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie. Przede wszystkim zastanówmy się, czy warto taki telefon kupić i co on tak naprawdę tutaj nam oferuje. Przede wszystkim może zacznijmy od wykonania. Tutaj naprawdę trudno mieć jakiekolwiek uwagi, telefon dobrze wykonany. Pod względem designu prezentuje się też całkiem ok, także tutaj nie mam większych uwag. Być może tutaj można by było nieco lepiej rozmieścić kamerę i te tutaj czujniki u góry ekranu. Można też było tu prowadzić podświetlenie tych klawiszy sensorycznie pod ekranem. Niemniej jednak pozostałe elementy całkiem ok. Wąskie ramki, telefon dobrze leży w dłoni, także tutaj trudno mieć do niego jakiekolwiek inne uwagi. Jeżeli chodzi o wydanie z telefonu, tak jak widzieliście, telefon działa naprawdę szybko, płynnie. Tutaj nie ma problemów z płynnością, z pamięcią, mamy tu dużo pamięci RAM, dzięki czemu naprawdę ten telefon jest wydajny, aczkolwiek w benchmarkach te wyniki, pomimo że są całkiem niezłe, to mnie osobiście nieco rozczarowały, także tutaj powiem Wam, że w tej cenie liczyłem, że będą one nieco lepsze. Dobre kamery, tutaj przedni i tylny aparat robią całkiem przyzwoite zdjęcia, tutaj naprawdę no, nie ma tutaj jakichś większych uwag do tych kamer. Oczywiście no, w tej cenie można było liczyć, że te zdjęcia będą jeszcze troszkę lepsze, ale naprawdę jest nieźle, także tutaj mogę Wam spokojnie ten telefon polecić do robienia zdjęć. Dobrze wygląda odtwarzanie filmów, czy to z YouTube'a, czy też innych filmów z pamięci, tutaj z karty SD, czy podłączonej pamięci np. USB. Obraz jest bardzo dobrej jakości, tutaj ta głębia kolorów, odwzorowanie kolorów, naprawdę to wszystko wygląda całkiem nieźle. Ekran jasny, także nawet w słońcu nie będzie jakiegoś większego problemu z jego odczytaniem. Także tutaj myślę, że na plus. Plusem jest też oczywiście bateria 4010 mAh, naprawdę dużo z funkcją szybkiego ładowania, także tutaj no moim zdaniem tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Czy zatem warto kupić ten telefon? Gdyby ten telefon kosztował w granicach 1000 zł, to czy sens sumienia mógłbym na ten telefon polecić? Niestety telefon kosztuje w granicach 1400 zł, a w tej cenie już możemy znaleźć kilkanaście telefonów o nieco mocniejszej specyfikacji. Także tutaj to już oczywiście pozostawiam w Waszej ocenie.
Jeżeli właśnie ten telefon Wam podoba, to myślę, że na pewno nie będziecie zawiedzeni. Niemniej jednak, jeżeli szukacie naprawdę wydajnego, mocnego telefonu, to myślę, że znajdziecie w tej cenie nieco lepszy produkt. Ok, na dzisiaj to było tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście proszę o subskrypcję kanału, łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!